Już w najbliższą sobotę kibiców piłki nożnej w Mielcu czekają wielkie sportowe emocje. O godzinie 16 na murawę boiska wyjdą piłkarze Stali Mielec i Polonii Bytom, by rozegrać pierwszy rewanżowy mecz z kolejnej rundy rozgrywek. Teraz. Trafić! Stal, która znajduje się na szczycie tabeli drugiej ligi z dorobkiem 37 punktów, ma za sobą bardzo udany sezon. 17 rozegranych meczy biało-niebiescy pod wodzą Janusza Białka zaliczyli tylko dwie porażki. Na razie wszystko układa się dobrze, idziemy, kroczymy. No i udaje nam się wygrywać te mecze, zdobywać punkty, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Na pewno runda się skończyła, nie było czasu i nie ma czasu na podsumowania, bo ten pociąg jedzie dalej. No i na pewno tutaj pełna mobilizacja, determinacja do tego, żeby zagrać kolejny dobry mecz z pełni, z takim profesjonalnym, pełnym podejściem, zmobilizować się, bo nie jest łatwo. W końcówce rundy na pewno u każdego z zawodników już widać to zmęczenie, które po tych kilkunastu meczach jest widoczne. W czwartek przyglądaliśmy się treningowi mieleckich piłkarzy, jak pod okiem Janusza Białka i Bogusława Wyparło szlifują formę przed rewanżowym meczem z Polonią. Przypomnijmy, że w sierpniu w Bytomiu Stal zremisowała z tą drużyną 1-1. A jak ocenia przeciwników trener mieleckiej drużyny? Zespół waleczny, zresztą wszystkie śląskie zespoły tym się charakteryzują. Widać był ostatni mecz z Tychami, że nie był łatwy i pomimo tego, że nie dopuściliśmy przeciwnika do wielu sytuacji pod naszym polem karnym, czy w samym polu karnym, to jednak trzeba było być czujny przez 90 minut i gotowy na wszelkie niespodzianki, które wynikały z gry Tychów. Udało się, zakończyliśmy dobrze rundę. Nie górą! Słuchaj, no Żagiel, ty mi gwarantujesz, że w meczu to zrobisz? Jak się nie chce na treningu? Czy w ostatnim w tym roku meczu rozgrywanym na własnym boisku biało-niebiescy pokażą się z najlepszej strony i zaserwują swoim kibicom dobre sportowe widowisko? Przekonamy się wszyscy w sobotę o godzinie 16.